Cześć, ja jestem Grzegorz, wy jesteście na Czysta Kultura i chciałem się z wami porozmawiać o zwiastunie nowego Wiedźmina, o nowym zwiastunie Wiedźmina, który ukazał się 31 października i po którym, przyznam wam szczerze, no, mam gęsią skórkę. Jest podnieta, jest hype, jest ekscytacja, bo to był zupełnie inny trailer od tego pierwszego, po którym no jednak sporo wątpliwości na temat kształtu, który obierze Wiedźmin od Netflixa się pojawiło. Za to ten drugi, no, daje nam już takie poczucie, że ten serial może być naprawdę, naprawdę dobry. Oczywiście między bajki można włożyć stwierdzenia, że to będzie jakaś druga Gra o Tron, bo już sama showrunnerka powiedziała, że ona chce, żeby ten Wiedźmin stał na własnych nogach, żeby to był osobny serial. Bez żadnych porównań, bez żadnych nawiązań. Gra o Tron była jedna, umówmy się, i ciężko będzie jakiemukolwiek serialowi dobić do tego poziomu. Natomiast Wiedźmin ma szansę stać się naprawdę bardzo porządną produkcją, bo o ile ten zwiastun, ten nowy zwiastun, no jest taki mega dynamiczny, widzimy tam sceny walki, widzimy tam dużo takich sekwencji na miecze, dzieje się, po prostu się dzieje, tak wydaje mi się, że trochę nas w tym zwiastunie oszukują, że jednak ta historia będzie trochę bardziej kameralna, trochę wolniejsza, że to wcale nie będzie pędziło tak na złamanie karku jak w tym zwiastunie i że jednak będziemy mogli skupić się na jednostkach. Tak jak rozmawialiśmy z Rafałem w ostatnim nagraniu, że to będzie jednak trochę, na trochę mniejszą skalę opowiadanie, na trochę mniejszą skalę serial. I wydaje mi się, że właśnie tym trailerem lekko nas oszukują, co nie znaczy, że on sam w sobie no nie jest świetny, bo jest fantastyczny, zachęca oczywiście do obejrzenia serialu. Tak jak powiedziałem na początku, świetne sekwencje walki, jeśli Cavill faktycznie to robił na jakimś jednym ujęciu, to świetnie, bo widzimy na przykład jego sceny walki w Blaviken, tam gdzie spotkał się z Renfri i z jej bandą, co oznacza, że będziemy mieli na pewno adaptację opowiadania Mniejsze Zło. Super. I też z tego właśnie opowiadania wydaje mi się będzie wynikała taka bardzo ważna lekcja wypływająca z tego serialu. Mianowicie, że on będzie właśnie o tym wszystkim, o czym Sapkowski pisał, o czym Sapkowski opowiadał w swoich książkach, a więc o tolerancji. O tym, że Geralt był uznawany jednak za mutanta, za odmieńca. I on sam też tak się czuł, dlatego starał się unikać jak najbardziej ludzi i niewielu ufał tak naprawdę. No tu widzimy, mamy tą słynną scenę z karczmy pod lisem, bo jak wiadomo, Wiedźmin zaczyna się w ten sposób, że Geralt przybywa do miasta i oczywiście mógłby udać się pod stary Narakord, tam sobie pokój znaleźć, ale idzie do trochę mniejszej i bardziej obskurnej karczmy, która się nazywa Pod Lisem. No tam zostaje zaczepiony, oczywiście musi te miejscowe moczymordy nauczyć troszkę pokory, no i tak jakby cała historia się zaczyna. To oczywiście nie mówimy o Blaviken, to akurat było w zimie, ale przydomek Geralta, który był rzeźnikiem z Blaviken, właśnie się bierze z Blaviken, z tego, że walczył z Renfri i z jej bandą, a tak naprawdę przez mieszkańców nie był zrozumiały, bo on w swoim mniemaniu ratował im skórę, ratował ich przed rzezią na rynku. Oni tego nie wiedzieli, no i koniec końców poleciały w niego kamienie, co zresztą też na tym zwiastunie widać. Co jeszcze? Cavill, no, z każdym kolejnym ujęciem jestem coraz bardziej do niego przekonany. Jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, kiedy faktycznie były te sceny w pierwszym trailerze a la Conan Barbarzyńca, no to spokojnie, wydaje mi się, że to jest tak znakomity aktor, że poradzi sobie bezbłędnie. Coraz bardziej przekonuję się także do Ani Czalotry, która tutaj wciela się w rolę Yennefer i która wygląda po prostu hipnotyzująco. To zresztą było widać w pierwszym zwiastunie, no a tu tylko zostało potwierdzone. No i Ciri, Freya Allan, także genialnie. I wydaje mi się, że to są te trzy postacie, wokół których będzie się kręciła cała fabuła. Fajnie, że też będą mocne wątki kobiece, tak jak zresztą to było w Wiedźminie, gdzie przecież kobiety odgrywały bardzo ważną rolę. Patrzmy, nie tylko Yennefer, czy Triss, czy Ciri, które
gdzieś tam się kręcą wokół tej osi całej opowieści, ale Loża Czarodziejek, tak? Kalante. No, same mocne kobiety i Geralt jakby wrzucony w ten świat. To, co mnie cieszy, to praktyczne efekty specjalne. Nie widać za bardzo CGI, więc no, to jest miód na moje serce. Oczywiście wiem, że już jest pełno krytyków, którzy doczepili się tej jedynej sceny, gdzie faktycznie zbroje Nilfgaardu no, wyglądają tak dość tandetnie, tak jak na tych pierwszych zdjęciach, które tam wyciekły jakiś czas temu. No ale hej, no umówmy się, no, zbroja Nilfgaardu, jakichś rycerzy, których tak naprawdę będziemy pewnie oglądać przez kilka minut, może kilkadziesiąt sekund, no wszystko, więc no umówmy się. Lepiej przyinwestować w inne rzeczy, mnie to absolutnie nie martwi. Oczywiście jest to powód, żeby się czepić, no bo dlaczego by nie? Ale wydaje mi się, że nie jest to jakieś takie dyskwalifikujące od razu ten serial. Będzie rzeź Sindry, bo widać to w tym trailerze, więc świetnie. Będzie na pewno scena uczty, podczas której pojawia się Jerz, więc no to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Już tak naprawdę mniej więcej wiemy, wokół których opowiadań, wokół których zdarzeń będzie się poruszał ten pierwszy sezon. I to są takie opowieści, gdzie tak naprawdę będziemy się wgryzać w te postaci, dopiero je poznawać, tak? Uczyć się, jakie one są, co z czego wynika, jak ten świat funkcjonuje. I dobrze, bo postronny widz przecież, taki, który, no powiedzmy, nie wiem, no nie jest zaznajomiony z książkami, z opowieściami tak dobrze, jak ci najbardziej zagorzali fani, może grał tylko w gry, no to chciałby jednak wiedzieć, co, z czym i tak dalej, i tak dalej. Są też bardzo fajne ukłony w stosunku do fanów gier, jak choćby przecież scena, kiedy Geralt siedzi w Bali, albo scena, kiedy prowadzi konwersację z Płotką, więc super, to też są takie mrugnięcia. No, może nawet niezauważalne, ale jak ktoś grał w gry, no to super, nie? Z tego, co też zdążyłem zobaczyć, będzie Tanet, a więc super, no bo to jest jedna z tych scen, jeden z tych wątków, jeśli chodzi o opowieści, o książki, który no, jest taki najbardziej mięsisty, tam jest samo gęste, nie dość, że jest bal, gdzie króluje jakaś rozpusta, gdzie po prostu dzieje się dużo w Offie. No plus oczywiście sam bunt, gdzie wiadomo, czarodzieje, którzy sprzyjają północy, chcieli pomóc tych, którzy jednak sprzedali się w jakiś ten sposób Nilfgaardowi. I w środku oczywiście rzucony w to wszystko Geralt, rzucona w to wszystko Ciri, rzucona w to wszystko Yennefer, także dzieje się i to wszystko będzie pokazane. Jestem ciekawy mniej więcej, jaki to będzie rozkład. No, wydaje mi się, że Tanet albo rzeź Sintry powinna kończyć w ogóle ten sezon. Wydaje mi się, że Tanet, bo to są takie wydarzenia, kiedy Ciri znika i to jest dobry podkład pod późniejsze sezony, bo no sorry, nie mam wątpliwości, że ten kolejny sezon, drugi czy trzeci będą, bo jednak hype, jak widzę po milionach wyświetleń tych trailerów, po tym jak ludzie czekali na ten panel we Włoszech, no to jest coś, co faktycznie przypomina delikatnie ten hype związany z Grą o Tron. To jeszcze nie jest ta skala, to jeszcze nie są te gabaryty oczywiście, ale zaczyna się nieźle. Także tyle takich gorących wrażeń. Oczywiście możemy nakręcić potem materiał, który rozbiera te wszystkie sceny na czynniki. Pierwsze, wydaje mi się, że niekoniecznie jest to potrzebne, bo jest to fajnie zbite dynamicznie. Właściwie to, co tam było, to gdzieś tu ująłem. Jeśli coś pominąłem, to oczywiście dawajcie znać. Koniecznie w komentarzach piszcie, czy wam się podobało. Jak widzicie w ogóle aktorów, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Cavill, Chalotra i Freya, ale moim zdaniem super wyglądają. To, co mnie martwi akurat, w ogóle nie było Jaskra w tym zwiastunie. Mam nadzieję, że on nie będzie zmarginalizowany, bo jednak Geralt bez Jaskra to zawsze była ta równowaga po stronie dowcipu, takiej ostrej riposty, czasem też głupoty, więc jednak chciałbym
Jaskra zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie go sporo, ale to, że go nie było akurat w tym zwiastunie, to też jest takie lekkie oszukanie. Nie było Triss, no ale też Triss jakby została słabo przyjęta. Niezbyt ciepło. Mówię tu oczywiście o wizualiach, no bo też wszyscy mamy te wyobrażenia z gry, z gier CD Projekt Red, gdzie czy Yennefer, czy Triss, czy Geralt, czy Ciri, no to jest ten konkretny wygląd, a to, że Redzi zrobili to po prostu tak dobrze, no to wyznacza jakby kanon dla tego, jak Wiedźmina postrzegamy także w przypadku Netflixa, ale wiecie, to jest osobne dzieło, zawsze twórcom można trochę więcej, jeśli robią coś własnego, coś nie odtwórczego, ale właśnie oryginalnego. Oczywiście bazują na oryginale, ale no hej, to będzie naprawdę dobre. Chyba, że macie inne zdanie. Jeśli macie inne zdanie, jeśli ten trailer jednak do was nie trafił i tak jak ja, no nie czuliście tych ciarek tej gęsiej skórki, to też dajcie koniecznie znać, bo wydaje mi się, że to jest temat na fajną rozmowę. Nie tylko w kwestiach takich światopoglądowych, politycznych, bo oczywiście jak znam życie, ktoś zaraz tu wpadnie w komentarze i powie, że to jest tu lewackie jednak wciskanie ideologii, że tych czarnoskórych to tam jest trochę za dużo, a Yennefer jednak jest zaśniada i tak dalej, i tak dalej. A jeśli usłyszę argument o tym, że jest za mało słowiańsko... O Jezu... No ale cóż, piszcie. Ja jestem otwarty na dyskusję. Chłopaki, którzy są z nami, są ze mną na Czysta Kultura, jesteśmy na Czysta Kultura, także są otwarci na dyskusję, bo Wiedźmin wszystkich nas po prostu hajpuje, mimo tego, że na przykład Dawid czy Krzysztof w tym świecie aż tak bardzo nie siedzą. No ale to będzie wydarzenie. Raz, że to jest coś naszego, więc to wiadomo, to wpływa na ten hype, wpływa na nakręcanie, a dwa, że to się naprawdę zapowiada na takim, no, dość hollywoodzkim poziomie. Być może to nie będzie tak na bogato jak w Grze o Tron, ale pamiętajmy, że pierwsze sezony Gry o Tron też nie były jakieś mega efektowne, potem to się zaczęło rozkręcać i faktycznie było widać, że tam fundusze są większe, więc jeśli publika Wiedźmina kupi, a ja obstawiam w ciemno, że tak właśnie będzie, no to myślę, że będzie efektowniej, bo później dzieją się także efektowne sceny, a tu już widzieliśmy na przykład rzeź Cintry, płonące miasto. O. Cóż, dobra, nie będę się powtarzał, tak jak mówię, zostawcie jakiś ślad w komentarzach, piszcie, czy wam się podobało, czy nie, jak zapatrujecie się na Wiedźmina Netflixowego, którego premiera już 20 grudnia, a tymczasem to wszystko, kłaniam się, do zobaczenia.